Cześć, witajcie, z tej strony Pierun. Od razu pokażę, o co chodzi. Model E12 marka Tenda. Nie jest to żadne promowanie produktu ani reklama, tylko jest to przedstawienie karty nowej sieciowej, którą kupiłem do komputera warsztatowego. A teraz sobie obejrzymy tył. Widzieliście, tu mamy kartę sieciową. Jeżeli ktoś by chciał sobie wyświetlić kod QR i sprawdzić, co to jest mod za model, proszę bardzo, macie tu kod QR. Zresztą pewno wiecie, no w zestawie mamy dwie anteny Wi-Fi, płytkę CD, która jest w opakowaniu. Do tego mamy jeszcze śledź Low Profile, który też jest w opakowaniu. Bo ta karta Wi-Fi, która jest obecnie w tym komputerze, za chwilę powiem i tak dalej. To głównie chodzi o to, powiem wam szczerze, muszę odkręcić. Głównie chodzi o to, zaraz wam pokażę tą kartę sieciową. Ona jest tu na początku. Musimy. To jest fajny system zamknięć, bo wiecie, co robicie. Musicie to odgiąć i dopiero pociągnąć całą szynę. Zresztą zobaczcie się, jak ja to robię. A pyk. I już mamy odbezpieczone. W tym wypadku wyciągamy kartę sieciową, z czego trzeba się włamać. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, jak śledź wam trzymał sąsiedni port. O. No ja to znowu muszę zastopować, czy niekoniecznie? Coś nie wywołaś. Jak zwykle. Jak zwykle u mnie musi coś się odwalić. Powiem tak, nie wiem jak, dlaczego. O. To jest stara karta Wi-Fi. O, macie jej model. Ta karta Wi-Fi służyła tu przez długie lata. Tak mniej więcej wygląda. Standard B A B G N, czy jakoś tak. Jest to bardzo stara konstrukcja. Odkładamy na bok, nie wyrzucam, zawsze się do czegoś wykorzysta. Położę sobie moje urządzenie inaczej, a teraz sobie na żywca rozpakujemy i złożymy nową konstrukcję. Oczywiście dotykam bolca w przedłużaczu uziemiającego, tak zwanego PE, czyli odprowadzam ładunek elektrostatyczny do ziemi i dlatego bezpiecznie mogę wyjąć nową kartę sieciową z opakowania. Proszę bardzo, jest to konstrukcja mobilna, czyli możemy odkręcić kartę sieciową, wymienić nam na lepsze, jeszcze lepszą. Proszę bardzo, tu chodzi QR dokładny, jak chcecie sobie zeskanować. Tak wygląda sama karta, pięknie zrobione, śrubeczka metalowa, od spodu wygląda tak, proszę bardzo. Jak czytałem w internecie, ta karta współpracuje z Linuxem, więc teoretycznie, ja tu już od razu mówię, teoretycznie nie powinno być problemów, ale to teoretycznie, dobra. Teraz będzie odbywał się proces montażu, który może wiecie. Wiecie, jak znacie mnie, to wiecie, że czasem u mnie rzeczy różne wychodzą dziwnie. Więc, ała, kurde, rzeczywiście. O, tak to powiem. O. Tu byś sobie nakierowałem.
wiecie, włożyć, to tu jest dopiero problem, bo oprócz sterty kabli to ja muszę jeszcze, powiem wam szczerze, wiedzieć, w co ja wkładam dokładnie, w który port. Kurde, o. Dobra, teoretycznie trafiłem. O, teraz to ja usłyszałem, że weszło. Dobra, następny krok to zabezpieczenie. O. Dobra, trzyma. Teraz przykręcam ten Wi-Fi. Tylko wiecie, że one muszą... O, kurde, rzeczywiście. Ciemno tu jak nie wiadomo gdzie. Chyba jedno mamy. Okej. Wiecie, zobaczymy, bo to tutaj już mogą być niezłe jaja, powiem szczerze. Byłyby niezłe jaja, jakby się okazało, że to od czapy od razu działa. No, wolę tak nakierować anteny, by każda mniej więcej w inną stronę szła. Ten komputer to dziwne, że w ogóle on działa jeszcze do tej pory. Zaraz zobaczymy. Ale to komputer mamy już ustawiony na miejscu. Oczywiście monitor działa. Jaka temperatura? Czyli działa. To jest nazwa płyty głównej. Stara konstrukcja, ale dalej niezawodna. A po prostu obroty się nie zgadzają. Spokojnie, to normalność. Tak, używam czegoś takiego jak starożytne DVD. I mamy Linux. GNU Linux. Proszę bardzo. I mamy Wi-Fi. Włączymy sobie ponownie. Jak na razie widzę, że wszystko działa. Ale wyświetlimy sobie jeszcze, jak to się mówi, informacje. A informacje są następujące. Specyfikacja całego komputera. Okej. Nie powiodło się. Zajrzymy do ustawień. Dajcie mi chwilę. Powiem wam tak, okazuje się, że karta sieciowa Wi-Fi działa poprawnie, tylko że po prostu nie może nawiązać połączenia. To jest śmieszne. Prawdopodobnie, jak to się mówi, sygnał jest za słaby. Karta działa jak trzeba.
Ale prawdopodobnie połączenie może być niepoprawne. Ale żeby nie było, uruchomimy komputer jeszcze raz, żeby nie było, że ja czegoś nie dopatrzyłem. Uruchom ponownie. Ale karta jest wspierana przez GNU Linux Ubuntu, więc nie powinno być problemu. Wiecie, bo to może być to, że też potrzebuję kartę sterowników z internetu, a wiecie, że teraz nie ma połączenia, to... Niby dalej nic nie może. Tak, włączenie tego nie powiodło się. Okej. Powiem wam tak, to wszystko będzie działać, tylko po prostu pewnie trzeba połączenie ustanowić poprzez hotspot, żeby dograć brakujące sterowniki. Jak to zwykle bywa.